Okej, witajcie wszyscy, z tej strony Serlen i StarCraft 2 Legacy of the Void. Kolejny odcinek, kolejna misja. A generalnie to gdzieś lecimy? A tu co jest? Taldarimowie i Alarak dołączyli do naszej walki. Ale nie możemy uderzyć na Ajur, dopóki nie pokonamy armii Amona. Gwardia Mobiusa pilnuje laboratorium, w którym powstają hybrydy Amona. Skończę z tym. Udamy się na Revanskar i zniszczymy stację, zanim Amon stworzy więcej tych plugastw. Dobra, nie, lecimy na Endion. Razem z Feniksem wierzymy, że zdołamy przebudzić prastarych czyścicieli i wykorzystać ich siłę. Być może i są zakazaną bronią. Ale dzięki Feniksowi dojrzałem ich potencjał i wiem, że tym razem nas nie zawiodą. Lecimy. Podjąłem decyzję, z którą wielu z was się nie zgodzi. Po rozmowach z Feniksem pojąłem, że pod właściwym przewodnictwem można przywrócić program czyścicieli. Historia nauczyła nas, że czyścicieli nie można kontrolować, Artemisie. Nie ma takiej potrzeby. Mają osobowość i tak jak ja, zyskają wolną wolę. Brakuje nam matryc czyścicieli, by stworzyć ich więcej. Nie wierzę, że naprawdę to rozważasz. Pierwsi czyściciele znajdują się na orbicie nad leśnym księżycem Endion, zamknięci w swoim okręcie Cybrosie. Dzięki Feniksowi dostrzegłem, że ci wojownicy mogą się nam przysłużyć. Być może konklawe źle ich zrozumiało. Potraktowało jak zwykłe roboty, a nie dumnych templariuszy. Chciało ich kontrolować. A oni się zbuntowali, zaatakowali swych stwórców. A ty nie zbuntowałabyś się przeciwko niewoli? Wysłuchałem waszej rady i postanowiłem udać się na Endion. Wyruszamy natychmiast. Nie ma tu Alaraka. Przynajmniej nie było go. Sieć zastoju czyścicieli wciąż działa. Trzeba ją wyłączyć za pośrednictwem generatora na dole. Wykrywam ogromną infekcję zergów na powierzchni. To nie mogą być siły Kerrigan. Szczep Amona. Nie będzie łatwo. No nie będzie. Co my tu jeszcze robimy? Myślimy. Nasi zwiadowcy donoszą, że Dominion próbuje walczyć ze Złotą Armadą. Mimo ich starań, kolejne systemy upadają. No, Dominion, Raynor i okolice. Planujesz obudzić prawdziwe monstra, Artanisie. Oni zabili wszystkich templariuszy w bazie Vantinum. Sprzeciwili się swoim panom. Nasz lud nigdy nie traktował ich jak templariuszy. Ponieważ są robotami, stworzonymi, by wykonywać polecenia konklawę. To samo powiesz o Feniksie? Że to robot, którego jedynym celem jest słuchać naszych poleceń? On niewątpliwie zaskakuje. Jest czymś więcej. Być może inni czyściciele też są. Pomyśl o tym, co mogą wnieść do naszych działań wojennych. O ile postanowią do nas dołączyć. Wierzę w Feniksa. Jestem gotowy podjąć ryzyko. Wiem, że się uda, Hierarcho. Wiem, że mogę poprowadzić czyścicieli przez mrok. Pomogę im zaakceptować to, kim są. Przekonam ich, że nie zostaną znowu potraktowani jak sługi. Wygląda na to, że odnalazłeś własny cel, bracie. Od przebudzenia byłem zdezorientowany, zagubiony, niepewny tego, kim jestem i skąd się wziąłem. Teraz znów wszystko jest jasne. Los wyznaczył mi zadanie, które tylko ja mogę wypełnić. Raduje mnie to. Tak. Podejmujesz się zadania, któremu nie podołałby nawet Feniks. Lecz gdyby żył, na pewno by spróbował. Wiele się nauczyłem ze wspomnień Feniksa i dzięki nim poznałem samego siebie. Jestem Feniksem,
a zarazem odrębną istotą. I napawa mnie to dumą. Tak, on jest powiedzmy troszkę zagubiony jeszcze, ale się odnajdzie. A stwierdzenie jestem Feniksem przypomina mi, jak za dzieciaka oglądało się tam, chyba to jeszcze był Fox Kids, i tam sobie lecieli X-Meni. Jedna była Feniksem, właśnie to hasło jest takie przypominające. Zergi stanowią niemały problem. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo zakłócić działania sieci zastoju. Zaś ataki szczepu Amona nie ułatwią nam zadania. Wręcz przeciwnie. Odeprzemy je na tyle, żebyś mógł pracować, Karaksie. Naukowcy zamknęli Cybrosa za pomocą urządzenia, które nazwali Megalitem. To klucz do wyłączenia blokady stacji. Kiedy wyłączymy sieć, będziemy musieli się spieszyć i aktywować Cybrosa, albo wycofać się na orbitę. Szczep na dole jest zbyt silny. Obronę zostaw mnie. Dobra, to... poszli. Jeśli chcemy reaktywować Cybrosa, musimy wyłączyć emitery osłon na Endionie. Pora zaczynać, Hierarcho. Dobra. Będziemy się bawić. Zawalić wszystkie wejścia w 40 sekund, od kiedy wyjdą zergi? Chyba z każdego, nie pamiętam dokładnie. I zniszczyć wszystkie budowle zergów. No to niszczenie budowli może być ciężkie, ale dam radę. Mam nadzieję, że dam radę. Troszkę mi się ziewnęło. Cybros, siedziba czyścicieli. Na szczęście szczepowi Amona nie udało się spenetrować jej sieci statycznej. Uzyskałem dostęp do archiwów Endiona. Dostępu do sieci statycznej bronią złożone mechanizmy blokujące. Można je wyłączyć jedynie za pomocą pewnego urządzenia, Megalitu. Ruszam go zdobyć. Im wcześniej zwolnimy blokady, tym lepiej. Potrzebna będzie ochrona. W tych lasach aż roi się od zergowych plugastw. W takim razie je wyeliminujemy. Hierarcho, jeśli pozwolisz. W tej placówce Imperium wytwarzało niegdyś potężną broń. A, słyszałem opowieści o potężnych kolosach, pokonujących urwiska, prowadzących oblężenia z oddali. Sprawdźmy, jak poradzą sobie przeciwko zergom. Całkiem sprawnie. Tu widać. Zergi wychodzą z tej jaskini. Jeśli ostrzelamy formacje skalne, zawalimy wejście. To są właśnie kolosy. Nawet nie widzę. Nie są w stanie mi nic zrobić. To w tym wszystkim jest najlepsze. Oni mi guzik mogą zrobić. I tego oddział kolosów będzie tutaj całkiem fajnym pomysłem. Tylko że kolosy są pierońsko drogie. Doskonale. Teren zabezpieczony. Współrzędne przesyłowe dla Nexusa wyznaczone. Karaksie, aktywuj Megalit. Ja bym się wstrzymał, no ale... najpierw mi się tego autoryzacja w toku. Megalit powinien być lada chwila gotowy, Hierarcho.
Monitorujemy jego stan. Powiadomimy cię, kiedy się aktywuje. Aktywacja systemów Megalitu zajmie chwilę. Wkrótce będzie gotowy. W międzyczasie ulepszyłem nasze zakłady robotyki, aby produkowały kolosy. Możesz je wezwać, kiedy będziesz gotowy, Hierarcho. Jasne. Tylko tak jak mówiłem, są pierwsko drogie. Wstrzymamy się chwilkę. Jakieś tam badania porobimy i tym podobne. Bo czemu by nie? Tu i tak nic nie mogę budować, ale stacja robotyki jest potrzebna, żeby budować kolosy. Wypaliśmy sobie dragony potworze do tego. Jako taki, no wiecie, bonus. Niewystarczająca ilość minerałów. Bo dragony i kolosy razem są w stanie dużo zrobić. Jedno atakuje tylko naziemne, a dragona atakuje wszystko. Być wkrótce gotowy. Potrzebujemy odpowiedniej ilości wojsk do jego obrony. Dobra, dobra, potrzebuję odpowiednio. Wysłuch się. Odpowiednio stałego dostępu surowców. O! Jakoś to chyba to chciałem powiedzieć. Megalit jest aktywny. Musimy to pilnować, żeby bezpiecznie dotarł do blokad statycznych. Megalit dotarł do pierwszej blokady statycznej. Będzie bezpieczny pod powierzchnią, dopóki nie skończy. Teraz jeszcze plus kolosów. No, wchodzą po klifach, więc jest im łatwiej. Dobra, jeszcze to sobie machniemy. Wykrywam ruch zergów. Wojownicy, żaden z nich nie może zbliżyć się do Nexusa. Nexusa, ja bym się martwił o megalit, panie. No dobra, tu sobie postawimy to. Oj. Dobra, na chwilę obecną będzie dobrze. Tylko, panie drogi, ja bym sobie tutaj postawił jeszcze jeden przesyłowy zakład robotyki. Megalit niedługo dezaktywuje tę blokadę. Radzę wam przygotować się na kolejny krok. Aha, tak, potrzebuję więcej pylonów, tak? Most Construct, Additional Pylons. No dobra, w międzyczasie zbuduję się ten drugi. Tu sobie wezwę jednego chaotyka dla świętego spokoju, tak żeby był. Akurat nie mam. Sensory wskazują, że pierwsza blokada statyczna została wyłączona. Megalit kieruje się do następnej. Tylko dragony teraz są w stanie zrobić mojego oddziału całego. Ulepszenie zakończone. Megalit dotarł bezpiecznie do drugiej blokady statycznej. Wkrótce
Powinien ją dezaktywować. Interesujące. Placówka musiała korzystać z rdzeni zasilających o niezwykłej mocy, by zapewnić energię do eksperymentów. Rdzenie muszą być ukryte gdzieś w tych wzgórzach. Jeśli nasi wojownicy je zniszczą, będziemy mogli zdobyć urządzenia solarytowe. Pierwszy rdzeń zasilający zabezpieczony. Przesyłam go na pokład. No. I tak to się robi kolosami. Tu mam ochotę sobie też wesłać pylon. I przywołać więcej kolosów, tylko jeszcze sobie stworzę. Podjęliśmy walkę z wrogiem! Transmisja. Megalit lada moment skończy. Wkrótce ruszy w kolejne miejsce. Ja przed kim... Jestem głupi. Kładam kompletnie nie to, co trzeba. Damn it. Dobra, teraz też bym dowalił głupotę. Blokada statyczna wyłączona. Moc sieci 60%. Megalit kieruje się do trzeciej blokady. Kanion się przewęża. Pełzacze zakorzeniają się na krawędzi. Szykować się na ostrzał! Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Atakuje wroga. Określ wroga. Oczekuje na polecenia. To co będzie? Coś to musi być. Interesująca. Twoi sojusznicy walczą. Więcej pylonów, co? Atakuje wroga. Dobra, jest już kuźnia? Jest. Wykrywamy zakłócenia sejsmiczne. Do waszej lokalizacji zbliżają się czerwieny dusowe. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Dobra. Panowie szlachta. Doskonale, wojownicy. Megalit dezaktywuje trzecią blokadę. I powrót do roboty. Liczbę biosygnatur zergów w sieci jaskiń przed wami. Możemy wykorzystać teren na własną korzyść. Zniszczymy skały tuż przy wejściu i uwięzimy zergi w jaskiniach. Baza jest atakowana. Nadal? Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Ulepszenie zakończone.
wykonać komendę. To mi kurde przygmocili trochę. Blokada jest już prawie wyłączona. Megalit wkrótce się przeniesie. Właśnie to się trochę nie podoba. Ja nie chcę, żebym się jeszcze przenosił. Atakuję wroga. Między megalitem a ostatnią blokadą statyczną znajduje się całe skupisko uli zergów. Nie mamy innego wyjścia. Musimy się przebić. Trzecia blokada została wyłączona. Megalit się przemieszcza. Moje odczyty wskazują, że Cybros zaczyna się budzić. Zostały już tylko dwie blokady, Hierarcho. Odemrze walkę z wrogiem. Powróciłem. Niedobrze, niedobrze. Przed wami wykrywam pokaźną liczbę zergów. Zalecam ostrożność. Oczekuję na polecenia. Rozpoczyna się wrogowie są coraz silniejsi. Nasz triumf jest w zasięgu ręki. Zgodnie z wolą cię. Odbieram. Autoryzacja połączenia fazowego. Dobra, Megalit dezaktywuje czwartą blokadę. Zdobyliśmy obardzenie zasilające. Natychmiast przystąpię do pracy nad nimi. Chyba nie zdążę tego zrobić. Może się uda. Przez to właśnie, że ta misja pogania trochę jednak gracza. To jest uciążliwe kapeczkę. Dezaktywacja blokady jest już prawie zakończona. Megalit niedługo się ruszy. Jeszcze jakoś będzie? Walczę dalej. Chyba już nie. To prawdopodobnie nie były wszystkie, ale... Dobrze. Nie wiem, co nie. Musiały być wszystkie. Tam. Nasz triumf jest w zasięgu ręki. Tu cała. Blokada została wyłączona. Megalit jest w ruchu. Moc sieci statycznej wynosi 20%. Wykrywam ul zergów w pobliżu. Umacniają pozycję przy ostatniej blokadzie. Upadli wciąż służą. A jest, alba spognało do przodu, kurde. Dobra, idziemy z tematem. Potrzeba więcej wespanu. Zgoda. Wespan się skończył, trudno.
kraju. Dobra, lecimy z tematem. Zapomniałem jak fajne są anihilatory. Tak to się nazywa? Anihilator, tak. Zapomniałem trochę jak się nazywa. Jakie fajne to jest. Nie! Nie zdążyłem. Ostatnia blokada się wyłącza, a razem z nią cała sieć. Udało nam się! Obudziliśmy Cydros! No nie, znowu to się przyczyna z wideo. Wezwać wszystkie siły z powierzchni Endionu. Czeka nas walka na Cydrosie. Nie wiem czemu to tak się przycina. Myślałem, że jest ładnie. Musiał przejrzeć to jeszcze raz. Krap. Nowa jednostka bojowa czeka na przydział do frakcji, Hierarcho. Dobrze, jaka? Od tego sobie zaczniemy teraz. Otrzymaliśmy nową technologię robotów oblężniczych, Hierarcho. A, dokonaj, no tak. Czujemy twoją obecność. Aha. Na. O, nie, to aktualnie zostanie przy tym. Nie ma innej opcji. Dobra, wróciliśmy na mostek. To by było na tyle. Pogadam i polecę w następnym, bo w tym chcę zobaczyć jeszcze jak to wszystko wygląda, gdzie coś się przycięło i tak dalej. Więc do zobaczenia ludzie, do następnego razu i cześć!